mówiliśmy. Luta za trzy po podaniu. Luta, teraz jest ten moment, kiedy on bierze się za rozgrywanie, a ma trochę więcej miejsca na parkiecie Mateusz Ponitka. Andrzej Pluta do końca, druga jego akcja podkoszowa i to z faulem. Ależ kapitalnie zrobił to Andrzej Pluta, zatańczył z Gregorem Hermetem. Pivot jeszcze wyciągnął się, jak długi jest tończyk, na nic to się zdało. Naprawdę rewelacyjnie gra Andrzej Pluta od meczu z Bośnią i Hercegowiną. I co ważne, tak jak mówię, nie tylko rzuca za trzy punkty, no ale też wchodzi pod kosz. No i teraz zbiegał pod kosz Balcerowski, nie widział tego Andrzej. Andrzej Pluta samotnie do końca i cały czas piłka wpada, powiedzieć, na ten rzut celnym własnym. Nie musi być za trzy, może być za dwa. Aleksander Balcerowski, tak jest. Skoczył Estończyków. Andrzej Pluta, ślicznie. Nic dodać, nic ująć. Rewelacyjnie gra dzisiaj Andrzej Pluta. Z jaką pewnością siebie. No, odpowiedzieliśmy tutaj dwoma akcjami, po których musieli wziąć czas na żądanie Estończycy. Dobitce. Udało się uratować piłkę. Szkoda tej akcji, no ale może i tak zdobędziemy punkty. Andrzej Pluta, tak! Nie do za... No, to myślę, że szybko sprawa się wyjaśni. I na razie tak się dzieje. Tu. Jest także Andrzej Pluta, który wyręcza Mateusza Ponitkę przy rozegraniu, więc teraz może walczyć o piłkę.